Nieraz byśmy chcieli, żeby Królestwo Niebieskie było jak ta bomba, a nie jak ziarno gorczycy. Tak nieraz byśmy chcieli, żeby po spowiedzi świętej to było właśnie w naszej duszy jak po zrzuceniu takiej bomby, to znaczy, żeby wymiotło wszystkie grzechy, wszystko, co tam jest nie w porządku i żeby można było niejako zacząć od początku. Podobnie, jeśli chodzi o nasze staranie, o wypracowanie cnót, nieraz byśmy chcieli, żeby to właśnie raz tak błysnęło, huknęło i żeby było zrobione. Nie tak jednak jest z Królestwem Niebieskim. Jest ono jak to ziarno gorczycy, małe, niepozorne. Musi wpaść w naszą duszę, obumrzeć, zapuścić korzenie, powoli wzrastać, pomimo tego, że chcielibyśmy właśnie, żeby było szybko i dopiero przy powolnym wzroście, po powolnym wzroście przynieść owoc. Wszystko, co żyje, jednocześnie ma być wielkie i mocne, to potrzebuje czasu. Sztuczne konstrukty mogą się wydawać szybsze do postawienia. Sztuczne konstrukty faktycznie są w stanie powstać szybciej, ale one nie żyją. One są sztuczne. One owocu nie przyniosą. Jeśli my mamy wydać ten owoc dla Królestwa Niebieskiego, jeśli mamy być tym ziarnem, tą pszenicą, o której słyszeliśmy ostatniej niedzieli, to musimy przyjąć to ziarno tej gorczycy do naszej duszy, pozwolić mu zapuścić korzenie i pozwolić mu wzrastać. I to dosyć dobrze, ten obraz tego ziarna wzrastającego powoli dosyć dobrze opisuje ten nasz rozwój, który myślę, że rozumiemy, że jest potrzebny, ale jednocześnie wciąż na nowo myślę, że chcemy, żeby to jednak poszło szybciej, żeby to jednak dało się tak łatwiej, że jak chcę pokonać jakiś grzech, no to żeby jednak to jakoś tak łatwiej się potoczyło. Ale nie tak to działa. I wymaga to od nas z jednej strony pokory. Pokory w dostrzeżeniu tego, że nie potrafię, że nie jestem w stanie tak po prostu się zmienić, że moja wola napotyka na trudności, że muszę z tym walczyć, muszę się z tym mierzyć, że muszę się otwierać wciąż na nowo na tą Bożą łaskę, że to wymaga pracy, czasu i wysiłku. Wymaga to od nas faktycznie pokory i wytrwałości. Wymaga to tego, żeby trwać w tej pracy, żeby nie był to taki słomiany zapał, tylko właśnie, żeby była to praca takiego bardziej ogrodnika, który nieustannie musi tej roślinki doglądać, który nieustannie musi sprawdzać, czy wszystko tam toczy się tak, jak powinno. Jak to konkretnie robić? To słyszymy bardzo często, ale mimo wszystko wciąż popełniamy tutaj bardzo proste błędy. Dzisiaj powiem o pewnym bardzo ważnym środku, jeśli chodzi o pielęgnację tego ziarna gorczycznego, tego ziarna Królestwa Bożego. O środku, którego zaniedbać nie można, choć czasami nie do końca widzimy, że go praktykujemy już tak naprawdę. Mianowicie chodzi mi o rachunek sumienia. Może się niektórym wydawać, o nie, znowu kolejna praktyka modlitewna, już ja tyle różnych praktyk modlitewnych próbowałem, a teraz właśnie jeszcze rachunek sumienia. Często ten rachunek sumienia jawi się nam jako taki ciężar, że to jest trudne. Otóż, jak wspomniałem przed chwilą, nie da się naprawdę pozwolić temu ziarnu wzrastać bez rachunku sumienia, choć czasem faktycznie wystarczy on w dosyć szczątkowej formie. I zdarza się, że dusze pobożne robią rachunek sumienia, nawet do końca z tego sobie sprawy nie zdając. Otóż w rachunku sumienia nie jest najważniejsze, żeby
mieć teraz listę dokładną, wypracowaną swoich grzechów, jak taki księgowy, który musi dokładnie każdy grosik zapisać, bo jak nie, no to jakiś urząd skarbowy na niego wejdzie. To nie jest tak z rachunkiem sumienia, że my musimy wszystko najdokładniej wykazać niejako w naszym sumieniu. Rachunek w tym przypadku trzeba wziąć pewien jednak cudzysłów. W rachunku sumienia chodzi po prostu o to, żeby tą roślinkę tego Królestwa Bożego w naszej duszy pielęgnować, żeby o niej nie zapomnieć, żeby usuwać przeszkody. A żeby usuwać przeszkody, no to trzeba je dostrzec. I bez jakiejkolwiek, chociażby szczątkowej formy rachunku sumienia praktycznie nie da się dostrzec, co zagraża tej roślince w naszej duszy. Tej roślince, która ma się stać tym drzewem, w którym te ptaki niebieskie mają wić swoje gwiazda. Tej roślince, która ma stać się tym wielkim dębem, można by powiedzieć, który przyniesie te owoce dla Królestwa Niebieskiego. Ale właśnie do tego potrzeba czasu i pracy. No i trzeba dostrzec, co tam trzeba usunąć, jaki chwast trzeba wyrwać, a żeby to dostrzec, właśnie po to jest ten rachunek sumienia. I tu naprawdę nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby taki rachunek sumienia zrobić. Jeśli staramy się modlić codziennie, jeśli staramy się żyć pobożnie i wieczorem po prostu przez chwilę się zastanowimy nad naszymi grzechami, to w większości przypadków jesteśmy w stanie dosyć dobrze rozpoznać przede wszystkim te grzechy, które powtarzają się najczęściej. Specjalistycznie nazywa się to szczegółowym rachunkiem sumienia, gdy badamy nasze sumienie pod kątem konkretnego grzechu, najczęściej tego, który pojawia się właśnie najczęściej. To jest bardzo dobry rachunek sumienia, gdy zastanawiamy się właśnie, aha, wiem, że codziennie mam problemy z czymkolwiek, tak, z gniewem i z niewłaściwymi słowami, obmową zupełnie na przykład. Wiem, że te grzechy pojawiają się u mnie codziennie, wielokrotnie w ciągu dnia, więc właśnie wieczorem w krótka chwila zastanawiam się, Panie Boże, jak to dzisiaj z tym było. Przepraszam za to, tutaj widzę, że rano za dużo coś powiedziałem, jadąc samochodem się zagniewałem, widzę jak to jest. Przepraszam za to. Zastanawiam się przez chwilę, co mogę zrobić. Panie Boże, co ja mogę zrobić, żeby jutro było trochę lepiej? Co robić, żeby jadąc tym samochodem tak się nie zagniewać? Może odmówię akt strzelisty zanim, albo jak wsiądę do tego samochodu, prosząc o ten spokój. Może jak będę stał osobą znowu w pracy rozmawiał, z którą zwykle innych obmawiam, no to przygotuję się na to i będę się szczególnie pilnował, żeby tego nie zrobić. To są drobne rzeczy. A jak widzę, że dzisiaj tych grzechów nie było, to od razu dziękuję Panu Bogu. Prosta, w zasadzie zupełnie naturalna modlitwa. Rachunek sumienia bardzo często on się tak kojarzy z czymś właśnie takim sztucznym, jak ten rachunek, tak jak ten księgowy, który musi wykazać wszystko, co tam było. To może być bardzo spokojna, naturalna modlitwa. Dziękczynna za to, co się udało osiągnąć, z przeproszeniem za to, co się nie udało zrobić, czego się osiągnąć nie udało i z prośbą oczywiście, prośbą o to, żeby kolejnego dnia było lepiej. Prosta metoda do pielęgnacji tego nasienia goryczycy wpadającego do naszej duszy, ale jakże skuteczna. Jest to niezwykle naturalny, właściwy sposób rozmowy z Panem Bogiem. Zwróćmy na to uwagę, że w tej modlitwie nie ma miejsca za bardzo na proszenie o różne doczesne rzeczy. Można o to prosić, ale modlitwa powinna przede wszystkim zwracać się do Pana Boga w kontekście naszego zbawienia. To jest modlitwa ściśle ukierunkowana właśnie na naszą pracę nad zbawieniem, właśnie ściśle ukierunkowana na chwałę Bożą. To jest dlatego modlitwa niezwykle wartościowa, bo z jednej strony ukierunkowana całkowicie na chwałę Bożą, a z drugiej strony bardzo praktyczna, bardzo mocno osadzona w tym naszym codziennym życiu, w tych naszych codziennych problemach, w naszych grzechach, w tym, co mamy pokonać. I myślę, że tu już widzimy, że sednem rachunku sumienia nie jest grzebanie w brudach, nie jest wynalezienie każdego najmniejszego grzechu,
tylko jest właśnie rozmowa z Panem Bogiem, przepraszanie Go i prośba, uwielbienie ostatecznie w ten czy w inny sposób, bo czy Pana Boga przepraszamy, czy Mu dziękujemy, czy Go prosimy, wszystko to tak naprawdę musi być przepojone tym uwielbieniem i bez tego aspektu w ogóle nie jest modlitwą. No i właśnie, pomimo, że my byśmy chcieli, żeby to było tak, że ja sobie mówię, nie chcę grzeszyć i żeby to już zadziałało, to dobrze wiemy, że tak nie jest. I człowiek, który tak podchodzi do swojego życia duchowego, po prostu będzie frustratem, bo to nie zadziała. Ja nie potrafię, ja nie umiem. I człowiek, który tak podchodzi, no prędzej czy później po prostu tego nie zniesie. Zwykle się podda. Jeśli całkiem nie porzuci tej drogi pobożności, no to stwierdzi, że to nie dla mnie, ja nie umiem. Widzimy, że prosty błąd u podstaw życia duchowego. Wyobrażam sobie, że ja decyduję i robię i po prostu już jest. Prosty błąd w tym rozpoznaniu sprawy prowadzi mnóstwo dusz do tego, żeby porzucić życie pobożne. Nie takie sobie wyobrażajmy, to Królestwo Niebieskie nie jest jak ta bomba, która wybuchnie, huk zrobi i wszystko później będzie można sobie poukładać jak się chce, tylko jak to ziarno gorczycy, które trzeba codziennie pielęgnować. Przystępujmy do tej codziennej pielęgnacji, przystępujmy między innymi właśnie przez rachunek sumienia, jako zwykła, spokojna, pełna oddania miłości modlitwa. Prośmy dzisiaj w trakcie tej mszy świętej, aby to Królestwo Niebieskie było w naszej duszy jak to ziarno gorczycy. Żeby ono, może jeszcze niepozorne, jednak stało się tym wielkim drzewem, żyjącym, czymś wielkim, jak właśnie taki dąb. On jest niezwykle majestatyczny, piękny, potężny, a jednocześnie żywy. Żywy, przynoszący owoce. Niech to Królestwo Niebieskie w naszej duszy takie będzie, a wtedy też będzie to Królestwo się rozchodziło, rozszerzało na nasze rodziny i na nasze otoczenie i w ten sposób będziemy tutaj na ziemi to Królestwo Chrystusowe rozszerzali, budowali. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.